Cześć kochani, witam was cieplutko, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami i pomyślałam, że to dobra okazja przygotować wam odcinek, w którym powiem, jak Wielkanoc jest obchodzona w Wielkiej Brytanii. Też obok jest mój króliczek, który zajada chrupki, także mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał specjalnie, już prawie się kończy paczka. Jakoś damy radę. Chcę wam powiedzieć, że kiedy przygotowałam się do nagrania tego filmu, zapytałam kilku moich brytyjskich znajomych o to, aby może powiedzieli mi coś ciekawego, jakieś inne ciekawostki, o których ja wcześniej nie wiedziałam, albo na przykład do których sama nie doczytałam i niestety nie usłyszałam zbyt wiele. Mark nawet mi powiedział, że chyba to będzie mój najkrótszy film, jaki nagrałam na YouTube, bo jego zdaniem powinnam powiedzieć, że on nie ma żadnych tradycji wielkanocnych. Ja się z tym nie zgadzam, bo one są, ale muszę wam się przyznać, że zdecydowanie tutaj Wielkanoc jest obchodzona o wiele bardziej komercyjnie. Kręci się ona wokół czekolady, czekoladowych jajek, zający. A nie ma tak religijnego charakteru, jak jest to w Polsce. Zdecydowanie polska tradycja jest w tym przypadku wiele bardziej bogatsza, ale pomyślałam, że może zaciekawił was kilka rzeczy, które chcę wam powiedzieć w tym filmie. Zacznę może od historii i Wielkanoc po angielsku to Easter i sama nazwa Easter wzięła się od anglosaskiej bogini Este, która była boginią wiosny, płodności, szczęścia i w tamtym okresie, to było jeszcze przed chrześcijaństwem, kiedy tutaj przyszło do Wielkiej Brytanii, palono ogniska, tak jak gdyby symbolizując pożegnanie zimy, a przywitanie wiosny, budziło się nowe życie i stąd mamy właśnie nazwę Easter. Teraz wam powiem troszeczkę na temat triduum paschalnym, czyli tych dniach przygotowujących do Wielkiej Nocy. I nie chcę wam tutaj opowiadać o tej religijnej części, bo jestem więcej niż pewna, że wy ją dobrze znacie, bo ona jest bardzo podobna tutaj w Polsce, te tradycje są identyczne. Skupię się może na tych innych rzeczach, które się robi zazwyczaj w ciągu tych dni. No oczywiście zaczynam od Wielkiego Czwartku, który ma kilka nazw: Holy Thursday, She Thursday, Great Thursday, Maudy Thursday. I jest to dzień, kiedy jeszcze chodzimy do pracy. Chcę wam tylko na początek powiedzieć. I powiem wam szczerze, że znalazłam informację, o której też moi Brytyjczycy znajomi nie wiedzieli, a mianowicie, że tego dnia królowa, w zależności od jej wieku, obdarowuje uznane osoby, kobiety i mężczyzn, osoby, które zasłużyły się dla społeczeństwa i daje im albo białe, albo czerwone koperty, w których są monety specjalnie tłoczone na tę okazję. Jest to też zazwyczaj ostatni dzień szkoły pracy, co za tym idzie, wiele osób w tym okresie decyduje się też na wakacje, szczególnie rodziny, a to z tego względu, że rozpoczyna się half term, czyli dwutygodniowe ferie dla dzieci. To jest to idealny okres, aby spędzić go z rodziną, po prostu gdzieś pojechać na dłuższe wakacje, na dłuższy wyjazd. I zazwyczaj ludzie decydują się na wyjazd za granicę, chociaż niekoniecznie też odwiedzają zakątki Wielkiej Brytanii, które są też piękne, szczególnie Cornwall na przykład. Może my też tam się wybierzemy na wakacje, ale o tym pewnie będzie jakiś inny jeszcze kolejny film. Następnie mamy Wielki Piątek, czyli Good Friday. Ja na początku byłam troszeczkę zdezorientowana, dlaczego to się nazywa Good Friday, czyli coś dobrego. Przecież w Polsce Good Friday, Wielki Piątek kojarzy nam się z zadumą. Wiemy o tym, że tego dnia Jezus został ukrzyżowany i tak jak gdyby nie spotkałam zbyt wielu ludzi, którzy by się cieszyli z tego faktu, a tutaj jest troszeczkę inaczej i good może oznaczać God, czyli coś świętego, coś pochodzącego od Boga, a druga teoria jest taka, że good może oznaczać, że to jest ten dobry, zaczyna się poprzez cierpienie Jezusa, rozpoczyna się ten dobry okres dla chrześcijan, coś nowego, zmartwychwstanie właśnie, które nastąpi za kilka dni. Także to zależy od tego, jak wy chcecie to interpretować. Tego dnia jest bank holiday, czyli jest to dzień wolny od pracy. Zamknięte są wszelkie urzędy, szkoły, ale otwarte są sklepy i działa zazwyczaj komunikacja miejska i w tym okresie też zazwyczaj zaczynają się ceny, chociaż one zaczynają się już teraz, tydzień wcześniej, jakby ktoś był ciekawy, ale tak to właśnie wygląda z tej strony. I w sobotę nie dzieje się nic specjalnego, oprócz tego, że zazwyczaj rodziny przygotowują się do przygotowywania jakichś dekoracji świątecznych, właśnie malowania jajek, różne są też organizowane zabawy, o których wam powiem za chwilkę. I też wydaje mi się, że wtedy, kiedy zaczyna się mieć rodzinę, no to święta zaczynają nabierać zupełnie innego charakteru i wtedy robi się o wiele więcej rzeczy związanych z samymi świętami, niż jeżeli byłoby się singlem albo osobą, która po prostu nie jest zainteresowana. Następnie nadchodzi niedziela, czyli Easter Sunday i wszystko kręci się wokół rodziny i czekolady. Tego nie mogłabym inaczej określić.
czekoladowe jajka są po prostu wszędzie. Jajka, zajączki, króliczki. Zaraz wam pokażę też jeszcze inne potrawy wielkanocne. A tutaj mam akurat, dostałam od koleżanki zestaw takich właśnie jajuszek. Wszystko jest czekoladowe. Specjalnie dla was wybrałam się też do sklepu i nagrałam całe wystawy pokazujące różnorodność tych jajek. Od najmniejszych do największych i generalnie cała niedziela polega na tym, aby je kosztować, aby je jeść. Tutaj od razu może przejdę do tego, co się zazwyczaj je w czasie świąt wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. I najczęściej pojawiające się potrawy na stole to pieczona jagnięcina z sosem miętowym i z warzywami, czyli Sunday roast, ale skupienie się właśnie na jagnięcinie, czyli tutaj na baranku po prostu. Mamy też gotowane jajka, czyli boiled eggs, mamy też poached eggs, jedno z moich ulubionych, które często robimy sobie na śniadanie, ale zazwyczaj w weekend, gdyż to jest troszeczkę pracochłonny, jeżeli byśmy mieli to robić w ciągu tygodnia. Kolejną potrawą są hot cross buns, czyli takie bułeczki z krzyżem. Tutaj wam pokażę jedną, bo akurat wyjąłam z opakowania. I one są, to są drożdżowe bułeczki nadziewane rodzynkami, owocami, dodatkowo orzechami, także innymi dodatkami. Tutaj nie oszukujmy się, teraz wybór jest o wiele większy. I mają ten właśnie charakterystyczny biały krzyżyk, który też poniekąd symbolizuje Anglię, no i same święta, prawda? To, że Chrystus zmarł na krzyżu. I zazwyczaj je się je troszeczkę lekko podpieczone z masełkiem pycha. Kolejnym tradycyjną potrawą jest ciasto, które moim zdaniem, o którym wcześniej nie słyszałam i moim zdaniem, jak zobaczyłam je w sklepie, przypominam troszeczkę keks. Jest to simnel cake, który też jest zrobiony z owoców, polany marcepanem i na górze ma 11 marcepanowych jajek i te 11 marcepanowych jajek symbolizuje 11 apostołów, dlatego 11, bo Judasz, jako że zdradził Chrystusa, został wykluczony i on nie zasługuje na tym, aby być uznanym jako jeden z apostołów, dlatego tych jajek jest tam na górze 11. Ciasto wygląda na bardzo ciężkie. Wybaczcie, mi nie kupiłam, nie będę go próbować, ale mi wydaje się, że to jest połączenie naszego mazurka właśnie z keksem, coś takiego. To tyle, jeżeli chodzi o potrawy, które zazwyczaj są spożywane w tym okresie. A teraz powiem wam jeszcze o kilku innych tradycjach. Pierwszą z nich jest toczenie jajek z górki, czyli egg rolling. I zabawa polega na tym, aby toczyć jajko z góry i które dotoczy się najdalej, które się nie rozbije, ta osoba wygrywa. Mi się wydaje, że tutaj są bardzo podobne tradycje do tych, które mamy w Polsce. Oczywiście mamy też malowanie jajek, może nie na taką skalę, jak to jest w Polsce, ale na pewno takie zabawy też są robione z dziećmi w domu. Kolejna tradycja to Easter Egg Hunt, czyli polowanie na jajka. Bardzo popularna zabawa. I polega na tym, że w ogrodzie albo w parku chowamy, rodzice chowają jak największą ilość jajek, czy to tych czekoladowych, czy to zrobionych właśnie własnoręcznie. I dzieci muszą je odnaleźć i one są schowane albo w trawie, w jakichś wszakach, w drzewach, gdziekolwiek po prostu się da. I dzieci też mają swoje takie specjalne koszyczki, do których jajka zbierają. I jak się pewnie domyślacie, wygrywa ta osoba, która odnajdzie jak największą liczbę jajek. I są jeszcze dwie tradycje, o których zupełnie wcześniej nie słyszałam. Jedna z nich to jest paste egging, czyli dzieci chodzą od domu do domu i w zamian za zaśpiewanie piosenki dostają jajka, czekoladowe jajka, czy też króliczki, zajączki. I może ta tradycja jest bardziej spotykana w mniejszych miejscowościach, nie wiem, ja o tym wcześniej nie słyszałam i nigdy też nie wiedziałam, aby ta tradycja była praktykowana. Bardzo przypomina halloweenowe trick or treat, prawda? Z tego to brzmi. Jeszcze jedna rzecz, o której też nie wiedziałam, dopóki w przedszkolu nam nie kazano przygotować specjalnego kapelusza, który się nazywa East Bonnet. I jest to taki słomiany kapelusz, który jeszcze nie jest przygotowany, ale będziemy to robić dzisiaj po południu. I za kilka dni James będzie uczestniczył w paradzie. I James za kilka dni... Słucham? Bułeczkę, chcesz spróbować? To spróbuj. Tak? James zabrał się za hot cross bun. Przeozdobimy ten kapelusik różnymi, tutaj mam nalepki, króliczki, zajączki, jajuszka i takie sprawy. Tutaj też wstążki się przyczepia. I po raz kolejny, nawet mój mąż nigdy nie słyszał wcześniej o
Bonnet Parade. Ja na początku myślałam, że to zupełnie coś innego jest. Okazało się, że to taki kapelutek słomiany, który nawet pasuje na moją głowę, prawie, tak? Który pewnie będziemy wykorzystywali przez najbliższe lata, kiedy James będzie chodził do szkoły, bo to jest tradycja zazwyczaj związana tylko i wyłącznie i obchodzona przez dzieci, nie oszukujmy się. I tutaj przy okazji tych zabaw chcę wam powiedzieć, że niektóre z nich są organizowane na naprawdę wielką skalę. Całe rodziny spotykają się w parkach i organizują gigantyczne właśnie te polowania na jajka, czy też toczenie ich z górki, a także jeszcze kilka innych przy okazji atrakcji. To też jest świetna okazja, oczywiście w zależności od tego, czy pogoda dopisze, na spędzenie, na piknik jakiś w parku, czy też na po prostu spędzenie czasu z naszą rodziną. Kompletnie zapomniałam wam powiedzieć o poniedziałku świątecznym, czyli to nie jest lany poniedziałek, niestety tutaj nie ma tej tradycji. Jest tylko Easter Monday, który jest też bank holiday, czyli dniem wolnym od pracy. Zazwyczaj spędzamy ten czas w gronie rodzinnym, też świętując. Mam nadzieję, że powiedziałam wam o wszystkich tradycjach, o których się dowiedziałam, które sama też zaobserwowałam na przestrzeni ostatnich lat. My w tym roku święta wielkanocne wyjątkowo spędzamy tutaj. Przez ostatnie 2 lata jeździliśmy do Polski, ale tutaj tak się wiecie, nam zmienia. Mieliśmy taką możliwość. James już się zabiera za drugą bułeczkę słodką. Chyba mu posmakowało. Dobre są? On już się nie może doczekać świąt wielkanocnych, a to z tego względu, że czeka na niego Gruffalo, a Gruffalo to jest jego ulubiona w tym momencie postać z bajki i jest zrobiony z czekolady i wypatrzył go tydzień temu i musiałam go schować i teraz właśnie wiem o tym, że za tydzień już są święta i za tydzień będzie mógł go zjeść. Dziamku, kiedy będziemy jedli Gruffalo? Teraz nie będziemy jedli. Kiedy będziesz jadł? Nie jutro. Kiedy będziemy jeść? Na Wielkanoc, jak będzie Easter, tak? Easter. Tak. Teraz nie, ja wiem, że ty chcesz zjeść teraz, ale teraz nie. Pokażesz się do kamery, pożegnasz się z wszystkimi. Jesteś stały w czekoladzie teraz. Powiedz, do zobaczenia. Powiedz, do zobaczenia. A, ty powiesz, mówisz baj, tak? Cały jesteś w czekoladzie. Pa, pa. Pa, pa. Buziaczkę wyślesz? Super! Powiedz do zobaczenia dziewczyny i chłopcy. Pa! And boys. Okej. Okay. Trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Buziaki. Aha, i oczywiście życzymy wam wspaniałych świąt w niesamowicie rodzinnej atmosferze, tak? Abyście wszyscy byli szczęśliwi i żebyście spędzili ten dzień, się zrelaksowali. Słucham? Już powinnam skończyć? Dobra, James mówi, żebym skończyła, to posłucham go. Trzymajcie się, pa pa!